Dobrze, to co, może wyjdziemy sobie do lasu. Zobaczmy. Słuchajcie, będziemy schodzić z drogi i będziemy iść bardzo powoli, tak żeby uważać na siebie, żeby się też nie rozdzielać jakoś zanadto. No i też tak właśnie spróbujemy odczuć, jak to jest, kiedy się już nie jest na tej drodze. Tutaj jest jeszcze cały czas bardzo dużo tego słońca, zaraz zobaczycie, jak będzie dalej. Chociaż może na początku obejrzymy sobie to, co wiem, to jest coś bardzo ciekawego przed nami. To zapraszam. Całe to drzewo jest pokryte grzybami. Pokryte mchem. A co to? Ale jolo, tak? No i co? Mogę? A zobacz, co, ciekawe, czy uda ci się powiedzieć, co to jest. Grzyb! I co to jest? Co to jest grzyb? To są purkawki. Nie są trujące? Będziemy miały problem jadłem. Nie. Purchawki w ogóle są jadalne, tylko w wersji oczywiście niedojrzałej. To jest twarde właśnie tam. Tak, no to jest taka chuba. Chuba, co to jest? Dzięki. Taka drewniała. Taka drewniała, no kory. Bez kory, kora odpadła w tym drewnie. Nic. Nic cię na pewno nie ugryzło. To jest miękkie, to jest jakieś wyciągnięcie. Ja chcę taki dywan, mama. Też. Zobacz, o tutaj, jak masz takie rowki, nie wiem, czy wyczuwalne, to są właśnie ślady po korniku, wszystko takie, takie korytarze. Tak, one się rozchodzą od tego miejsca. To, co dotykasz, takie gładsze, to jest żółte. Ale to jest huba, nie? A to takie bardziej chropowate, też jest huba. To jest huba. A takiej bardziej chropowata część, ta wyżej, to jest, a tu gdzie dotykasz, to jest żółte, nie? To jest żółte. A tu gdzie dotykasz teraz, to jest takie... Brązowe, czarne, no tak, takie jak kora. Wielki ślimak, kto chciałby pogłaskać wielkiego ślimaka? Czyli co, to jest... Patrzcie, wielki. Ogromny! A jak leśni w słońcu. Wow, oczko. Jedno oczko mi się rysiarnia. Widzicie, to taka wielka. No dzisiaj jedliśmy, załapałaś się? Załapałam się, tak. Bo one mają tak... I teraz jak na dole, pod nami jest taka już odtworzona. To jest coś, w sensie mu komory... Właśnie, ale ja bym ją zjadła. Właśnie, ja nie wiem. Który byłby rozwiązaniem, ale właśnie tutaj kotlary. O, a tutaj jeszcze ma takie coś, co można sobie dotknąć. To jest jakby... Nie wiem, czy chcę. Nie gryzie. Okay. Jest tak, może spróbować ocenić, co to może być. Jak to z jednej strony jest jakby pokryte mchem, prawda? Ale w środku, jak się ten mech otworzy, takie płótno, prawda? To jest jakby, ale ono jest bardzo mokre, no nie? No. To jest drzewo w stanie jakby już końca tej dekompozycji, prawda? Czyli to jest już ten moment, w którym to drewno zamienia się w glebę. I to jest jakby bardzo ważne dla lasu, dlatego że to jest taki magazyn wilgoci. Niesamowity. Przez to, że to jest jakby pokryte całym mchem, tej wodzie bardzo trudno jest stąd wyparować. I stąd właśnie na przykład te wszystkie rośliny, które rosną na tych pniach. A to jest takie... Drzewo osika jest po łacinie, ono zresztą nawet po polsku się nazywa, to pola drżąca. Możesz zobaczyć sobie, że to jest cała taka gałązka. To drzewo ma jakby takie listki, które bardzo łatwo drgają na wietrze. To zresztą możemy przetestować teraz, że wiesz, ja dmuchnę, a ty będziesz słyszał, czy słychać jakiś szelest. Może coś słychać. To słychać, chociaż pewnie trzeba by było całego drzewa, żeby usłyszeć ten szelest, ale rzeczywiście czasem jest tak, że idzie się po lesie i wydaje się, że w ogóle nie ma wiatru i nagle słychać szelest i to właśnie jest zwykle sygnał, że po prostu nad głową jest osika. Bezpośrednią informację, czyli akcja, reakcja, a jak on wie, że za 3 godziny, albo za 4, albo za 8, to nie ma żadnego związku. Słuchajcie, drodzy, teraz zrobimy coś takiego. I to będzie zadanie zarówno dla naszych gości i dla naszych asystentów, dla wszystkich osób.
żeby tak wprowadzić się w taki stan, żeby nie widzieć. Zamknijcie oczy, kto musi. Puścimy teraz różne rzeczy, które występują w lesie. I zadanie będzie takie, żeby wymyślić, co to jest. Wiecie co, no, cały czas jesteśmy w procesie kompletowania jakichś kolejnych fantów, więc jeszcze nie mogę obiecać, że ktoś tam nie wsadzi za skrońca, ale myślę, że się to nam nie uda, nawet gdybyśmy bardzo chcieli. No dobra, no to, to Kuba już przynosi pierwsze rzeczy i zaraz będziemy to puszczać. A kiedy mówimy, co to jest? Że jak już wszyscy dostaną, tak? Żeby pierwsza osoba nie spaliła wszystkim, tylko że każdy dostaje, a potem mówimy, co się komu wydaje, że to jest. Jarka, proszę. I potem przekazuj dalej. Nie, ale to przejdę jedno tylko szybciutko, po prostu, tak, że wiecie, tak na pierwsze wasze wrażenie, co to jest. Jacek? Dobra. Czy mam? To jest łatwe. Tak, to łatwizna. To sosenka? Cio, miało być. Wiecie, na rozruch. Ale to nie jest moje zdanie sosna. To nie jest sosna. Okej, Magdaleno. Tu jestem, ja w Grzegorzu. Ja jestem tutaj. Jakaś gąsienica. Gdy wszystkie osoby miały, to kto mówi, co to było? Kurę. Świerk! Bardzo dobrze. Ja myślałem, że ja się wychylę, bo to jest jedyna rzecz, którą wiem. I straciłem, zabrali mi szansę. Trzeba było się Jarka? Do kurku dołączyć zgrabnego. Kurku. Okej, okay, Jola. Dobra. Oglądałam wczoraj. Wiecie sobie. Ale ja nie jestem pewna. Dobra, to słuchajcie, już wszyscy mieli, to co to było? Tak. Ta klon. Klon. Nie, to nie był klon. Lipa to była. To był klon. Ale nie wiedziałam, że jest taki. Mi się wydaje, że inaczej wygląda. Klon, klon. To był klon. To był klon? No faktycznie jest i chuba. I porośnięte. Faktycznie śmieszne. Gdzie jest ta chuba? Gdzie jest ta chuba? Wow. Taka drewniana. Ale tu jest jeszcze żywe. Dywanik. Tata, mam kamerę na brzuchu. Zobacz, jest Forest Brodaczka. Możesz sobie z niego zrobić brodę, jeśli... byś chciała mieć brodę. Możemy go spróbować objąć i zobaczyć, ile osób jest potrzebnych do tego, żeby go objąć. No. Maja, to może ty złapiesz Magdę za rękę? Jestem ja. Dobra. Ja złapię. Okay. Trzeba się przytulić do tego drzewa. Pięć osób jesteście w stanie objąć to drzewo. A ile lat ma to drzewo? Trudno powiedzieć, ale na... To... 300? No. Trudno jest ocenić na oko bieg tych zębów, bo one... To jest też po dzięciolu. Tak, dokładnie. A też możesz zobaczyć, jakie to są głębokie już te bruzdy, no nie? Te rowy takie. Mają z 5-8 centymetrów. Ciekawe, że pan, wasz przeciwnik, nazywał się tak bardzo leśnie. Jak? Szyszko. Ale zaraz pokażę tą szyszkę, którą zdjęciał. O, co to? Taki wyższy, przepraszam. Ale też ma tak, jak ty to mówisz,
Sutek. Sutek, tak. A, i spójrz, on w ogóle spójrzcie, w ogóle. On nie ma tego... Ma kapelusz taki podniesiony do góry. Tak, dokładnie, to jest ciekawe. Możecie to, jest, to dotknąć, to że on nie ma tych blaszek. A to ale ona nie purcha. Nie, bo to jest świeża. Taką purchawkę świeżą można zjeść. Nie, to jest broda. Inaczej, coś tam od brodawki, od brodaczki? Brodaczka. Tobą jest... O. Nie. A to to nie jest huba? Nie, to nie, nie jest huba. On jakoś ma ciekawostka czy rodnicza jakaś rzeczywiście. On nie jest przy pniu przyrośnięte, tylko... Tak, tylko jest wyżej. A tutaj to w ogóle... Czasem się zdarza. Jeden na... Ciekawostka. Jeszcze wyżej, tak na wysokości twojej głowy. I mają blaszki, to... Czujące, czy...? No tak, raczej czujące. Chociaż ja się głowy nie dam, ale ja bym nie jadł. No ja też się nie zabieram raczej. Spoko. I trochę już są powysychane od góry, ale na kapeluszu mają takie łuseczki. A nie, to łuseczki to są takie powysychane, ale trochę je da się wyczuć. To jest łuskwiak, tak się nazywa w każdym razie. I co, i to jest w symbiozie z tym drzewem, czy niszczy? Nie, to niszczy. Akurat właśnie zjada to drzewo. Chciałbym zaproponować taką zabawę, że przez minutę, czy dwie, czy trzy, o może trzy najlepiej, żebyśmy nic nie mówili. Czekali, czy przed... Tak, żebyśmy nie chodzili, żebyśmy sobie stanęli albo ewentualnie usiedli na tym wielkim dębie, który tutaj leży. I posłuchali tego lasu. I jeżeli ktoś będzie słyszał jakiś dźwięk, to może podnieść rękę do góry i wystawić palec. I potem następny palec i następny. Ale kiedy czas start? No właśnie. No to... Start. Start. Dobra, już nie grzeb. To robię. Krzyknij.